Cześć, tu Magda. Dzisiaj przychodzę do Was z reading vlogiem. Będzie to reading vlog weekendowy. Dzisiaj jest piątek, godzina 10. Ja już się umyłam, poćwiczyłam, zjadłam śniadanie, więc jestem ogarnięta. Trochę popracowałam już i zaraz biorę się za czytanie. Później Wam pokażę, co będę czytać. A jeśli chodzi o plany na ten weekend, to przyjeżdżają do nas dziewczyny Karola i Zuza. Więc spędzimy sobie fajny weekend. Cieszę się, bo dawno się z nimi nie widziałam, bo chyba ostatnim razem się z nimi widziałam na początku stycznia na urodzinach Karoli, tak mi się wydaje. A już jest, co jest, 16 lutego. Tak więc zaczynamy tego vloga. W tym koszyku mam zawsze książki do Bookhaula i niestety już jest ich dość sporo, więc chyba muszę go nagrać w najbliższym czasie, bo mi się tu już nie mieszczą. Pomyślałam, że zrobię Wam unboxing paczek, ponieważ przyszło do mnie ich bardzo dużo. Ło! Poleciało wszystko, ale nie wiem. Ja cię dole! Dobra, pierwsza paczka. Dzień Zero Roofwear. Nie schowasz się przed wrogiem, który jest wszędzie. Będę tę książkę dla Was recenzować początkiem marca. Już nie mogę się doczekać, bo uwielbiam Roofwear. Ale pachnie. Trochę takim, no nie wiem, dziwnie pachnie. Dobra, lecimy dalej. Co tu mam? O, mega ładna książka, patrzcie. Bliźniacze korony. Strasznie ładnie wydana. O, widzicie jak się świeci? Miękkiej oprawie. Dość gruba, powiem wam. Tak wyczuwalna w ręce mocno. A ma stron ponad 500 lekko, ale się wydaje taka dość mocarna. Więc to jest druga książka. Następnie dostałam dwie piękne książki, patrzcie się. Tutaj mamy Atlas Wysp Odległych. 55 wysp, na których nigdy nie byłem i nigdy nie będę. Strasznie ładnie wydana. I do tego książka do zrobienia. Twórz i odkrywaj siebie dla młodzieży i dorosłych. I to jest taka książka, gdzie sami ją wypełniacie chyba. Fajne. Dobra, następnie tutaj dwie ostatnie paczki. Widzę, że mi bateria siada w laptopie, aparacie. Ja dzisiaj jestem nieogarnięta. Po pierwsze, drugi tom Belladony z barwionymi brzegami też. Pierwszy tom miał fioletowe brzegi, a ten ma zielone. I też dostałam coś takiego. Podzieleni i mamy tutaj Hello, my name is prawa nerka. I takie różne naklejeczki. Tutaj mamy żebra, czaszkę, serce, jakieś takie rzeczy. No i oczywiście podzieleni Schustermana. I już nie mogę się doczekać, jest przepięknie wydana ta książka. I ostatnia paczuszka, to jest walentynkowa paczuszka, bo tutaj mamy takie serduszka i już Wam pokazuję ją. Tak to wygląda. Tu dostałam kubek. Patrzcie, jaki słodki w serduszku. Aparat mi padł, ale już wróciłam. Po pierwsze ta filiżanka, mega słodka, bo nie wiem, czy mi to ucięło, czy nie. Dalej, twoja walentynka. Patrzcie, jaki cute. Chcę ci tylko powiedzieć, że życzymy ci dużo radości z książkami Wilgi. Maria, Hania i Patrycja. Dziękuję bardzo. Następnie mamy tutaj mopsorożek i miłonka. Czy wy to widzicie?
strasznie fajne. I każdy jest cudem. O, słyszę, że mi się woda gotuje na piecu. Dobra, muszę iść. Tak, to tyle z przesyłek, które do mnie przyszły. Dosłownie wszystkie w jeden dzień przyszły, ale czekałam właśnie na tego vloga, żeby wam je pokazać. Dziewczyny, jak się czujemy na turze po żywcu? Cudownie jest. Nigdy nie byłam w piękniejszym miejscu na świecie. Uważam, że jest to niesamowicie turystyczne miejsce, które zapewnia ogrom atrakcji. Także a jeszcze Karolcia nie widziała najlepszego na napisu Lowżywiec. No. O mój Boże, jedziemy. Jedziemy. Szybki update czytelniczy, bo zaczęłam czytać Ktoś, kogo znałam i jestem już praktycznie w połowie, na stronie 157 w rozdziale 14. To jest niedawna premiera wydawnictwa Albatros, właśnie we współpracy z wydawnictwem powstał ten vlog. I teraz tak, jeśli chodzi o fabułę, to poznajemy tutaj Lię, która jest córką swoich rodziców. Nie wiem, jak to powiedzieć, w ogóle to absolutnie nie miało sensu. I ci rodzice tworzą rodzinę zastępczą dla wielu dzieci. Podjęli taką decyzję, że właśnie chcą przygarniać dzieci, którym jest potrzebna rodzina zastępcza. No i ogólnie Lia jest jakby no, dumna z nich, cieszy się, że rodzice podjęli taką decyzję, no ale z drugiej strony, jako ich chyba jedyna rodzona córka, no czuję trochę brak atencji, brak uwagi i czuję trochę takie zepchnięcie na gdzieś tam dalszy tor. No ale koniec końców nic raczej im nie mówi i nic z tym nie robi. No i w jej rodzinie zjawia się George. George, który został rozdzielony ze swoją siostrą, no i teraz przyłącza się do rodziny Lee. I oni gdzieś tam łapią taki dość wyjątkowy kontakt ze sobą, no i widzimy rozwój ich relacji. Do tego też do ich tego grona przyjacielskiego dołącza Tio. Tio, który zaczyna chodzić do ich szkoły. Tio, który kiedyś chodził do szkoły prywatnej, pochodzi z bogatej rodziny, ale różne rzeczy się podziały, no i teraz musi chodzić do ich szkoły. No i tak widzimy rozwój relacji tej trójki, którzy są w chyba bodajże liceum. No i mamy też perspektywę z teraz, bo to było kiedyś i mamy teraz, gdy Lia już jest dorosła i widzimy, gdzie to wszystko ją zaprowadziło, jakie relacje przetrwały, jakie nie, jakie są konsekwencje pewnych decyzji, działań i co się w jej życiu dzieje, a dzieje się bardzo dużo i dzieją się bardzo przykre rzeczy. I na razie tak naprawdę tyle się tu dzieje. Poznajemy początki ich relacji i poznajemy konsekwencje tej relacji. Nie mogę niestety wam nic więcej powiedzieć, bo będą to spoilery, ale ogólnie to jest książka, która, powiem szczerze, jest dość powolna, ale coś jest w niej takiego angażującego. Tylko nie potrafię jeszcze powiedzieć co. Bardzo mnie wciąga, pomimo tego, że jest dość powolna i nie za wiele się w niej dzieje. Podoba mi się więź, jaka jest budowana między Lią i George'em, to szczególnie i to jest tutaj wyczuwalne, te emocje są tutaj wyczuwalne między nimi. Bardzo mnie ciekawi, co się wydarzyło, że Lia znalazła się w tym punkcie, w którym jest teraz, jako już dorosła kobieta. Jest to naprawdę ciekawe. I też podoba mi się przedstawienie tak trudnych sytuacji różnych osób tam, jak na przykład właśnie Tio czy George'a, którzy no w życiu też na pewno nie mają łatwo. I wiecie, jest zestawienie takiego George'a, który musi przyłączyć się do obcej rodziny tak naprawdę, pozostaje rozdzielony z siostrą i nie ma za wiele. I do tego mamy Tio, który ma naprawdę dużo dla jednych osób, bo są to pieniądze, bogactwo, rodzina. Ale z drugiej strony
ma pustkę. Nie ma miłości, nie ma troski, czyli czegoś, co jest tak naprawdę najważniejsze i o wiele ważniejsze niż pieniądze. Bardzo, bardzo, bardzo fajnie, że jest to tutaj gdzieś wplecione i pokazane. Ciekawi mnie, co tu się dalej wydarzy. Naprawdę jestem zaangażowana i już nie mogę się doczekać, aż ją skończę. To jest weekendowy vlog, więc nie za wiele tutaj czytam. Dużo się dzieje, dlatego nie wiem, czy jakąś książkę jeszcze zacznę. Jak zacznę, to wam przyjdę o niej powiedzieć. Naprawdę bardzo podobała mi się ta książka. Nie spodziewałam się, że aż tak mnie poruszy, bo to jest książka, w której nie jest dużo akcji. Zdecydowanie nie. Ona się skupia na relacjach między ludźmi, na rodzinie, na miłości i na tęsknocie oraz stracie, której tu jest bardzo dużo. Nasza główna bohaterka próbuje poradzić sobie ze stratą nie tylko jednej osoby. I do tego pojawia się też przeszłość, która wraca z bardzo dużym uderzeniem i pojawia się bardzo dużo nowych i starych emocji. I to jest tak wspaniałe. Naprawdę, te emocje tutaj zostały bardzo dyskretnie opisane, ale z drugiej strony są bardzo mocno wyczuwalne dla mnie. Chociaż spotkałam się z opiniami, jak patrzyłam na opinię o tej książce, spotkałam się gdzieś tam z opiniami, że tutaj ludzie nie czuli na przykład chemii między bohaterami. Ja się nie zgadzam. Ja czułam chemię między bohaterami. Niektóre wątki może zostały za bardzo pominięte. Chciałabym, żeby zostały bardziej rozwinięte. Nie mogę wam powiedzieć jakie, bo będzie to spoiler. Ale no, nie jest to książka idealna, to na pewno. I ma kilka mankamentów, ale to jest książka, którą nie wiedziałam, że potrzebuję. To jest książka, która opowiada o rodzinie zastępczej. To jest książka, która opowiada o tym, że waszą rodziną nie muszą być osoby, przez które przeszliście na świat. Mogą to być osoby, które wyciągnęły do was pomocną dłoń i które mogą pokochać was najbardziej na świecie, chociaż na początku jesteście im obcy. I to jest naprawdę piękny przekaz w bardzo prostej historii, bardzo życiowej, bardzo takiej codziennej. Ale zdecydowanie to jest coś, o czym nie czytałam często, ten temat, więc myślę, że też dlatego to mnie tak bardzo uderzyło. Myślę, że dam tej książce 4 gwiazdki, co u mnie to jest naprawdę dużo, ale czuję, że zostanie ze mną na długo i na długo ją zapamiętam. Więc jeżeli potrzebujecie powolnej dość książki, w której nie ma dużo akcji, ale jest dużo emocji, ale takich bardzo subtelnych, to wam ją polecam, bo naprawdę jest bardzo fajna. I wątek romantyczny tutaj jest bardzo dojrzały, wątek romantyczny jest tutaj bardzo spokojny. I w tym wszystkim trochę smutny i miesza się z tymi wszystkimi wydarzeniami tu i tworzy piękną całość. Naprawdę wow. Wow. No, podobała mi się. Polecam wam bardzo. Nie przeczytałam nic więcej, ale naprawdę ta książka zajęła całą moją głowę przez ostatnie 2 dni, więc cieszę się, że ją przeczytałam, że ją dla was tutaj zrecenzowałam i mam nadzieję, że wy też po nią sięgniecie. Tak, weekend z dziewczynami spędziłam świetnie, naprawdę bawiliśmy się super, zrobiliśmy tour po Żywcu, dziewczyny zobaczyły, dziewczyny i Mateusz, chłopak Karoli przyjechał również, zobaczyli różne fajne miejsca, niestety pogoda nie dopisała, bo padał deszcz, ale
nadrobimy wszystko, jak już będzie ładniej. Mam nadzieję, że wy też dobrze się ze mną tutaj bawiliście i spędziliście fajny weekend, fajny czas. Dajcie mi koniecznie znać, co teraz czytacie, co tam u was. A ja dziękuję wam bardzo za oglądanie. Na dzisiaj to już tyle. Widzimy się następnym razem. Cześć!